to jest kampinoska mojej czarnuszki. Drugiego ula wyglądają, że wygląda, że są słabsze, tak jakby trochę słabsze, bo zaraz pokażę. Tu już tworzyłem. Standardowy jest czerw. Tu jest stary plaster, też jeszcze stary czerw. Wygryza się. Miód na górze zasklepiony ładnie. Tylko że tak, takie były tam trzy odbudowane ładnie. Tu niby mają cztery, nie? Ale jest obudowa, wygląda marnie i widać, że to jest inna pszczoła, bo niż tamte moje wcześniejsze, czyli z Bikłana i Warszawiaka, ponieważ inaczej budują plastry. To jest całkiem inna zabudowa. To naprawdę widać, że to jest coś na kształt dzikiej zabudowy. Plastry nie są takie równe i fajne, tak jak tam. Co tutaj widzimy, że te plastry są mniejsze, chociaż ogólnie ilościowo to by z tych czterech kiepskich złożyłby tam te trzy duże. Ale tutaj nie widzę czerwi na tym. No jak się je, kurczę, to trzeba pośpieszyć się. Nie gadać, szybciej robić. O, są fajne plastry, tylko tu na nich nie ma czerwiu chyba. Przynajmniej nie widzę. Nie widzę jajeczek. To jest po prostu... No, może jakbym się lepiej przyjrzał, ale... No nie widzę. Tam był ładnie czerwiu zasklepiony. Ładnie to już matka czerwiła, a tutaj... No, zaczynają brzęczyć, trzeba będzie dymu. A tutaj po prostu nie ma jajeczek jeszcze na tym. Na tych młodych plastrach nie ma jajeczek. Oho, już nie widać, jak się denerwują. Już mam to dymie. No już, chować się. Chować się, bo to jest dym. Uciekaj. Plastry może budują tak samo szybko, ale na nich jeszcze nie ma jajeczek. No to tu jest czerw. Tu są jajeczka, no w starym. Może za dużo snu zdałem w środek i jakbym dał mniej, by ładnie budowała, by zaczęła czerwić. Nie będę wnikał. Jest jak jest, tamten jest lepszy. Tu jest matula. O, i ta czerwona kropa łazi. No dobra. Może niepotrzebnie im tyle ramek ładowałem w środek i trochę to im przeszkodziło. Czy pewnie na pewno za dużo. O, widać, że one budują inaczej. To jest długi, wąski, długi, niebezpieczny do złamania. Czyli tak jest, że tam im po prostu niepotrzebnie dałem, tym tutaj niepotrzebnie dałem za dużo snów w środek. I to może nie pozwoliło im się rozwinąć. Więc zamykamy. Mam nadzieję, że nie jest to wina ula. Ten jest po prostu na szerokość na górze taki sam. Tamten pierwszy. Natomiast ma po prostu tę różnicę, że jest węższy, bo ma szerokie dno. O tak, po prostu na próbę. I tyle. Nie ma pogody. Nie latają. Oj, oj, oj. Nie latają. Proszę, w lotku też nie kitują.
niezakitowane wrotki. Jeszcze. Dobra, teraz pójdziemy do warszawiaka. O, tam to chyba rękawica o tej porze na pewno pójdą w ruch.